Bardzo trudne warunki panują w województwie lubuskim. Nie wszyscy kierowcy sobie z nimi radzą, a są one trudne dlatego, że są szybko zmieniające się. Kiedy jedziemy wieczorem, może być piękna pogoda, w nocy pada deszcz, a nad ranem jest już bardzo śliska nawierzchnia wynikająca z tego, że słupek retencji oscyluje w granicach 0 stopni lub też, jak już spotkaliśmy to w najbliższych kilku dniach, notujemy także temperatury ujemne. Nie wszyscy kierowcy sobie z taką sytuacją radzą. Niektórzy mają jeszcze z tyłu głowy te panujące latem warunki, gdzie rzeczywiście były one niezwykle komfortowe, ale przede wszystkim gwarantujące bezpieczeństwo zmotoryzowanym. Warunki jesienno-zimowe są już bardzo odmienne od tych, które panowały jeszcze chociażby przed miesiącem czy dwoma. Jak pokazuje historia ostatnich dni w naszym regionie, nie wszyscy kierowcy potrafią się zaadoptować do tych szybko zmieniających się warunków atmosferycznych. Ściągnijmy nogę z gazu i dojedźmy bezpiecznie do celu. Zanotowaliśmy też kilka sytuacji, w których kierowcy kończyli swoją podróż przedwcześnie dachując. Taka sytuacja miała miejsce ostatnio w Gubinie, gdzie kierująca osobowym samochodem nie opanowała go i zakończyła swoją podróż przy drożnym drowie dachując. Na szczęście te obrażenia nie okazały się na tyle rozległe, aby tej kobiecie zagrażało niebezpieczeństwo utraty życia. Nie wszyscy potrafią sobie z tymi warunkami poradzić. Pora się już obudzić, pora ściągnąć nogę z gazu. Mniejsza prędkość gwarantuje dużo większe szanse wyjście z takich drogowych opresji, jak któryś z kierowców wpadnie w poślizg, to na pewno zdecydowanie prościej opanować takie auto niż przy tych prędkościach zdecydowanie wyższych, więc lepiej naprawdę dojechać do celu 2 godziny później niż o kilkanaście czy kilkadziesiąt lat za szybko umierać. Taki apel powinien trafić do wszystkich zmotoryzowanych, zanim będzie za późno.